z programu, z teleturnieju 1 z 10 i tam było słynne pytanie w spodniach i na świadectwie. I ten facet mówi pała. I Tadeusz Sznuk, który to prowadził, po prostu się tak zapowietrzył i mówi, taką minę zrobił, też mówi, ale nam chodziło o co innego. Ponieważ prawidłowa odpowiedź brzmiała pasek, dlatego że chodziło im. Natomiast naturalnie konstruowanie takich pytań, na które można udzielić różnych odpowiedzi, jest błędem w sztuce, prawda? Nie powinno się uznawać tej sztuki. No i było pytanie, czym jest kabaret? No więc jest teleturniejem, można powiedzieć. Rozumiem. Pracy, a kabaret to jest ciężka praca, o czym wszyscy panowie wiedzą i o czym wszyscy panowie często mówią. Znaczy mówimy na to, ale czy to jest prawda? A to przejdźmy trochę do współczesności takiej najbliższej nam. Który z kabaretów najbardziej panów rozbawił? Jeżeli można tak prosto odpowiedzieć. No name. Rozumiem. A który z obecnych na PACE dziś w tym roku? Oni są w naszych sercach. No name. Rozumiem. W takim razie drugi w kolejności poproszę. No werdykt jest jakimś wyjaśnieniem. To znaczy postawiliśmy na taki kabaret, który nie jest kabaretem, czyli ten Amerykanin, jak się nazywał ten jego... Liquid Mine. Liquid Mine, właśnie. To jest zupełnie jakieś nowe zjawisko w polskim kabarecie, który zawsze był jakiś bardziej literacki, zawsze był oparty na słowie właśnie, a tu nagle okazuje się, można nic nie powiedzieć i jest to również kabaret i jest, no, na pewno było to świetne z takiego profesjonalnego punktu widzenia, świetnie zagrane, z umiejętnościami zupełnie nieprawdopodobnymi, a przy tym było to bardzo zabawne i wydawało nam się, że no, nie polegało tylko na jakichś takich wyczynach fizycznych, ale miało to również pewną jakąś ideologię, niosło jakieś przesłanie. Wszystkim się to przede wszystkim bardzo podobało, że Amerykanin śmieje się z kultury amerykańskiej, z ideologii amerykańskiej. Właściwie cały ten program polegał na obśmiewaniu takiej popkultury, którą łączymy z Ameryką. No jeśli Amerykanin się do nas robi oko, prawda, i śmieje się z tego, to nam się to bardzo podoba i to chyba... Bo nieobecność Stefana Mellera, prawda? No i w zastępstwie, nie, go tak. I ex aequo, ale ponieważ nie chcieliśmy tak całkowicie rezygnować ze słowa i z literatury, zrobiliśmy taki werdykt salomonowy, można powiedzieć, tak? Że również ex aequo pierwsze miejsce dostał kabaret stricte literacki, taki, który posługuje się głównie słowem, grą słów, czyli ten kabaret chyba z Wrocławia. No te na pewno wydawały nam się najzabawniejsze. Mnie bardzo rozbawiły te wiadomości na przykład, które oni przedstawiali. Nie wiem, czy Państwo widzieliście to. To jest oczywiście stary pomysł, jak świat, prawda, jak kabaret w ogóle, parodia programu informacyjnego, ale oni to zrobili bardzo jakoś zabawne. Ja poza tym byłem bardzo za tym kabaretem, dlatego że zawsze mi się wydaje, że kabaret musi w jakiś sposób odpowiadać na to, co się, jakoś się rymować tym, co się właśnie dzieje w społeczeństwie, w polityce, no, w życiu publicznym. Bardzo wiele kabaretów od tego ucieka, a jeśli my robimy im z tego żarzu, to oni mówią oczywiście, że to specjalnie że nie chcieli. Są te same odpowiedzi. Co jest jakoś, no nie wiem, ja nie do końca potrafię to zrozumieć, bo kabaret, który się nie interesuje życiem publicznym, nie jakoś się zupełnie odcina od tego, to no, nie ma racji bytu. On musi przecież podejmować tematy, które właśnie krążą gdzieś w powietrzu, które ludzi zajmują, które jakoś denerwują, śmieszą, oburzają. No. Więc zawsze jak mamy taki ślad, znaczy ja tak przynajmniej robię, zawsze jak mam taki ślad jakiś taki właśnie obywatelskiego zaangażowania kabaretu, to zawsze bardzo na niego stawiam i to jest właśnie przykład ten kabaret chyba. Ponieważ użył tutaj powiedzenia Michał, że to jest taki werdykt salomonowy, więc ja tylko dopełnię, że jaki Salomon, taki werdykt. Jest jeszcze, że z pustego to i salmonella nie naleje, prawda? Tak. Tak. Dlatego nie ma grafika. Czy I czy publiczność jest już gotowa do zadawania pytań? Prosimy pierwsze pytanie. Pytanie, jak było, jeżeli chodzi o podjęcie werdyktu tym razem, kiedy było tak małe grono jurorów? Normalnie na pracę jurorów było zadawanie nam około 7 osób, tym razem były 4 osoby. Czy było łatwiej, czy było trudniej? To jest po pierwsze, a po drugie, czy kogoś z tak zwanych jurorów, którzy byli do tej pory, panu zabrakło? Nie wiem, bo zawsze pan często był pan Jacek Fedorowicz, był pan profesor Suchanek, że na przykład kogoś ewidentnie zabrakło w takim składzie jury z tych osób, z którymi do tej pory panowie współpracowali. No, Stanisław, no ty, bo ja byłem pierwszy raz. No zabrakło, absolutnie zabrakło tych dwóch zdecydowanie. Cały czas się o tym mówiło, że nie, tych dwóch, których pan wymienił, absolutnie. My jesteśmy tak przyzwyczajeni do ich obecności, że właściwie nie bardzo wiedzieli, co zrobić ze sobą w ogóle, więc było trudniej. Było trudniej, to, że było nas 4 wcale nam nie ułatwiło, a przeciwnie, było trudniej. Trzeba było, bardzo długo się gadało i w ogóle było, tak, to racja. Znaczy, mogę zdradzić, że profesor Suchanek zawsze był bardzo dobrotliwy i wyrozumiały i zawsze chciał przyznawać Grand Prix za każdym razem i w ogóle wszystko tłumaczył, wszystkie jakieś ewentualnie wątpliwości tłumaczył na korzyść występujących, także właściwie podnosił zawsze ocenę, również w naszych oczach, no bo jeżeli przekonywał nas do jak najlepszego potraktowania kabaretów. Z kolei Jacek Fedorowicz był dosyć surowy, ale to oni się właśnie tak jakoś równoważyli. A teraz nam zabrakło tego i musieliśmy sami podejmować decyzje na własną odpowiedzialność, co było bardzo trudne. Jakieś następne pytanie? Ja nie widzę nawet, jeżeli ktoś coś... Nie. Ja mam pytanie, abstrahując od wyniku tegorocznego, czy którykolwiek z werdyktów państwa poprzednich jest taki, którego się w jakiś sposób nie wstydzicie, ale którebyście dzisiaj zmienili? Znaczy, zawsze przypomina się w tym kontekście ten kabaret taki osób niepełnosprawnych, tak? Jak, nie pamiętam jak on się... Absurdalny, no właśnie. To była też ogromna dyskusja wtedy w jury i w ogóle, no bo to specyficzna sytuacja, prawda? Aktorzy byli niepełnosprawni i ksiądz prowadził to, ten kabaret, oczywiście włożył w to ogromną ilość energii, to wspaniała w ogóle praca, ale czy to należy oceniać w kategoriach artystycznych, prawda? Bo to jednak raczej była taka trochę działalność terapeutyczna, no właśnie, ale nam się to... Tak, ale z drugiej strony, nie, czyli podpowiedź tego słowo. Aha, ale. Nie no, poza tym wydawało nam się to wtedy, było to zabawne, to nie była jakaś taka prawda, że to było kompletnie nieprawdziwe, co oni pokazywali. Oczywiście można się zastanawiać, na ile ci aktorzy w ogóle byli świadomi tego, co robią, bo to raczej było napisane przez tego księdza i przez tego księdza zaproponowane, prowadzone. I oni tak jakby byli takimi bezwolnymi wykonawcami w zasadzie jego pomysłu. I tutaj jest pytanie, na ile, prawda, można to uznać za normalny kabaret, ale ponieważ uznaliśmy jednak, że to jest coś zupełnie nowego, wartościowego, no, dostał on nagrodę, ale potem cały czas wracały takie wątpliwości, jakieś były uwagi na czy to właściwe i on zresztą już później nie dostał nigdy żadnej nagrody i chyba już nie istnieje. Już nie startowali. Ja chcę powiedzieć tak, że jest zasadą i taką już tradycją dobrą tej instytucji pod tytułem PAKA, że każdego dnia po przeglądzie festiwalowym, kiedy są przedstawienia, później jest rozmowa jurorów z członkami każdego zespołu. Są zapraszani i rozmawiamy. Dowiadujemy się wtedy wielu rzeczy dla nas ważnych i nawet nie chodzi o to, że nam to ułatwia ocenę, ale chcemy wiedzieć, kim oni są, jakie mają plany, skąd i tak dalej, jeżeli są jakieś rady z naszej strony czy uwagi, no to też się to przydaje. I my w zasadzie raczej jesteśmy zorientowani, który z kabaretów będzie miał, ma przed sobą ambitne plany i marzenia zostać zawodowo czynną grupą czy osobą, która się będzie tym zajmowała zawodowo, lub takimi, którzy właściwie już z samego ich dotychczasowego statusu, który jest nam przedstawiany, wynika, że oni są jeszcze, no tak, chętnie, ale właściwie go głównie interesuje naprawa rowerów i kajakarstwo górskie.